No dobra, cześć wszystkim. Rozpoczynam swoją przygodę z motovlogami. Siedzimy sobie za sterami Yamaha R3 z 2016 roku. Jestem jej drugim właścicielem. Kupiłem ją w 2017 roku z przebiegiem 9000 wtedy miała. Teraz ma troszeczkę więcej, bo 25. No i co tu się dzieje? Jest całkiem fajnie wyposażona. No powiedziałbym, że zajebiście wyposażona. No zdecydowanie tutaj największą robotę robi dedykowany akrap tytanowy. Pewnie słychać, jak się drze. Ogólnie cały zapał do tworzenia jakichś filmików zrodził się bardzo niedawno. Zaczęło się od tego, że szwagier pokazał mi taki motocykl jak Kawasaki Vulcan S. No i bardzo mi się spodobał pomysł posiadania takiego motocykla. Chociażby po to, żeby wygodniej sobie podróżować z pasażerką. No niestety nie możemy się oszukiwać i pomimo tego, że pozycja na R3 jest dosyć bardzo cywilna, znaczy nie jesteśmy aż tak mocno pochyleni do przodu, no to jak dla mnie, jako dla kierowcy, jest wszystko ok. Natomiast na tym niewielkim zadupku z tyłu po 50 km, no już zdecydowanie może się zdarzyć tak, że komuś będzie tyłek wchodził w plecy. No i te Kawasaki Vulcan S, taki powiedzmy mniej miejski krążownik, jak to na stronie producenta widnieje w opisie, pięknie wpasuje się w właśnie w sposób, jaki chciałbym z niego korzystać, czyli tylko na dojazdy z pasażerką, tylko na jakieś wspólne wycieczki. No i od tego się zaczęło, tak? Zobaczyliśmy te motocykle w internecie, umówiliśmy się na obejrzenie tego w salonie. Niestety nie było w ogóle możliwości, żeby pojechać sobie na jazdę próbną. Nagrywam teraz w Warszawie, tu gdzie mieszkam, natomiast jedyny motocykl testowy, który był najbliżej, był albo chyba gdzieś w Olsztynie, albo nawet i dalej. Natomiast to, co nam sprzedawca w salonie powiedział, że mają pojazd testowy w Chorzowie albo w Katowicach, jakoś tak. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to usiąść sobie na modelu, który był akurat wystawiony w salonie. No i to zrobiliśmy. De facto tydzień później przyjechaliśmy już do salonu podpisać wszystkie dokumenty i zamówić motocykle. Trochę to wszystko trwało, bo motocykl odebraliśmy dopiero po 3 tygodniach. Cała sytuacja pandemiczna spowodowała to, że nie mogliśmy odebrać blach. Właściwie firma leasingowa, która się tym zajmuje, bardzo długi okres czasu czekała na wyrobienie tablic rejestracyjnych. Odebraliśmy sobie motocykle i co dalej? Dalej rozpoczyna się piękna przygoda zwana dotarcie, która ogranicza cały fan z jazdy motocyklem. Przez pierwsze 300 km mamy ogranicznik do 4000 obrotów.
co pozwalało nam się rozpędzić do szalonych 85 km na godzinę. Następnie po przekroczeniu 300 km, kolejne 300 km już mogliśmy kręcić trochę dalej, do 6000. No i wtedy już można było jeździć gdzieś kawałek, wjechać sobie na jakąś trasę. Motocykl leciał jakieś 125 na godzinę. Ależ tu są potworne korki dzisiaj. No po przejechaniu pierwszych 600 km nadal nie mogliśmy się cieszyć w pełni walorami motocykla. Teoretycznie możemy używać całego zakresu obrotowego. Natomiast producent napisał, żeby po prostu jeździć ostrożnie, uważać na ten motocykl, który gdzieś cały czas jeszcze się tam w silniku wszystko układa i dociera ze sobą. No i tyle. Jako że kupowaliśmy dwa motocykle jednocześnie, to wynegocjowaliśmy zniżkę w postaci darmowego przeglądu olejowego po 1000 km. Więc jak tylko przejechaliśmy 1000 km, a trwało to niecałe 2 tygodnie, no to motocykle odstawiliśmy do warsztatu, 2 godzinki czekania i motocykl gotowy. I można się cieszyć już w pełni z tego, co producent nam przewidział. I powiem wam, że różnica w motocyklu takim miejsko-sportowym, jaki jest Yamaha R3, takiego krążownika, chociaż jest w nim trochę coś ze sporta. Silnik w Vulcanie pochodzi z Ninja 650. I taki sam motor jest zamontowany w Versysie 650. Oczywiście z jakimiś tam większymi, mniejszymi modyfikacjami. Natomiast to, co jest najbardziej inne, no to jest zdecydowanie pozycja. Yamaha jest wygodna. Jak mówiłem już, dla jednej osoby nie ma żadnego problemu, jest mega wygodna. Natomiast pasażer już ma trochę gorzej. No i tutaj taka wizja wspólnego jeżdżenia gdzieś kawałek dalej niż 50 km od Warszawy. Wymagała innego motocykla. I z pomocą przyszło Kawasaki z Wulkanikiem, który tutaj był odbierany z Łopuszańskiej. Monster bajku. No i uczucie jest nie do opisania. To, że jest nisko, to jedno. Mam wrażenie, że jest trochę sztywno, no ale podobno to jest cecha wszystkich cruiserów, że to zawieszanie nie jest takie łagodne. Natomiast komfort pasażera jest nie do opisania inny. No i jaki jest pomysł? Pomysł jest taki, żeby sobie jeździć i de facto w sumie, żeby mieć pamiątkę z tego, co się robi. O, panowie policjanci tu strzelają. Dobrze, że nie po tej stronie. No i żeby mieć pamiątkę z tego, co robimy, czyli z tych wypadów, to nagrywać jakieś filmiki. No i stąd vlogowanie i mam nadzieję, że wyjdzie to całkiem fajnie, że będzie to dobrą pamiątką dla mnie, no i że wam się będzie to spoko oglądało. Także na razie to tyle i widzimy się w następnym vlogu. Mam nadzieję, że to już będzie z jakiejś wycieczki. Siema!